szeroko. Uśmiech. Nazywam się Piotr Januszewski, od 30 lat jestem zawodowym fotografem. Uwielbiam moją pracę, uwielbiam być fotografem. Dla mnie fotografia jest realizacją siebie. Uważam, że zdjęcia są świetnym sposobem rozmowy z widzem. Bardzo lubię fotografię portretową, lubię fotografować ludzi. W moim życiu zawodowym pracowałem dla wielu agencji fotograficznych, dla wielu wydawnictw, właściwie w całym kraju. A bardziej w moją stronę się obróć. O, o, tak, dobrze. I teraz? Realizowałem siebie tak naprawdę. Przetworzenie swojej pasji w pracę daje komfort, daje przyjemność i daje spełnienie. Na jedną zmianę sam jestem w stanie zrobić 3000 bułek wrocławskich oraz 1200 chleba oliwskiego. Praca piekarza to jest praca taka, że dzisiaj pieczemy ciastka, bułki, chleby. Tego samego dnia te pieczywo trafia do konsumenta i praktycznie na drugi dzień tej pracy nie ma. Tą pracę zaczynamy następnego dnia od nowa. Kocham swoją pracę, zachęcam do tego zawodu, do piekarstwa, ponieważ jest bardzo interesująca technologia. Jest bardzo dużo asortymentów i praktycznie co roku czy co parę miesięcy wchodzi nowość, bo wchodzą nowe chleby, nowe torty wchodzą. Nazywam się Mieczysław Bryk, jestem mistrzem piekarstwa i jestem piekarzem od 33 lat. Jest to praca kreatywna, ale jednocześnie uspokajająca, bo wykonywana w pewnym rytmie. W cukiernictwie zwracam uwagę na detale. Tutaj trzeba być naprawdę super precyzyjnym. Każde ciastko, każda pralina, każdy makaronik musi być wykonany naprawdę precyzyjnie i powtarzalnie, bo do tego klienci się przyzwyczajają i tego później oczekują. Bez przykładania się, determinacji, gotowości do poświęceń, niczego nie można osiągnąć. Cały czas będziemy kręcić się wokół własnego ogona, stojąc niemalże w tym samym miejscu. To właśnie postawienie sobie celu pozwala zrobić ten krok w rozwoju, krok naprzód. Tutaj może zasypać całe media społecznościowe. Face'a, Instagram. Ten zawód, ta praca daje Ci pokarm dla mediów społecznościowych i oczywiście powód do dumy. Za sukcesem nigdy nie stoi jednostka. To zawsze jest praca zespołu. Ja taki zespół tworzę ze swoją żoną. I to razem odpowiadamy za to, co dzieje się w UMAM. Nazywam się Krzysztof Ilicki i zajmuję się cukiernictwem od 20 lat. Pracuję na stanowisku tokarza, obsługuję tokarki manualne, jak też tokarki CNC. Najbardziej w mojej pracy podoba mi się przede wszystkim programowanie maszyn CNC. Także to jest super, można sobie zaprogramować maszynę, można ją ustawić. Mi satysfakcję daje sam proces obróbki. Ja lubię na to patrzeć, lubię mieć z tym do czynienia. Wiele elementów się tam dzieje. Stoczenie, frezowanie, jakieś wiercenie, wintowanie. To wszystko jakoś tam daje mi frajdę. No, każdy może coś innego lubić. Ja lubię akurat takie rzeczy. Mam na imię Andrzej, pracuję w branży metalowej. Ta praca nie jest tylko dla mężczyzn. Również odnajdą się tutaj kobiety, dziewczyny. Jestem Marysia, jestem w branży od 4 lat. Składam szafy elektryczne. Mówi się, że drewno jest materiałem żywym i generalnie każdy kawałek należy zrozumieć, jak go obrabiać. Trzeba zobaczyć, jakie są jego cechy, jakie jest jego usłojenie. No i wtedy po prostu wiemy, jak, załóżmy, należy go wyfrezować lub przeciąć. Niektóre elementy są też ręcznie rzeźbione, które dodatkowo jakby przeozdabiają ten mebel, dopasowując go do danego stylu, w jakim ma być wykonany. Pracując z meblami gdańskimi lub meblami stylowymi, jest to jeszcze o tyle bardziej interesujące, że mamy do czynienia z jakąś historią danych mebli.
nasze prace generalnie ogranicza nas tylko i wyłącznie wyobraźnia. Mam na imię Tomek, jestem mistrzem stolarstwa. Można spotkać te produkty w filmach, w sklepach, w sieciach restauracyjnych i to sprawia, że czujemy się, że robimy coś naprawdę fajnego. Gdybym nie lubił faktury z drewna, to chyba by mnie tu nie było. No jest czymś takim pięknym. Po prostu lubię to robić. No. Wykańczanie powierzchni, na przykład drewnianych właśnie, no, lubię to robić. Jestem Bartek, jestem lakiernikiem. Dla mnie osobiście najciekawsze było zgłębianie zagadnień, jak to wszystko działa. Silnik spalinowy jest zespołem bardzo złożonym, z którym współpracuje mnóstwo elementów. Praca w serwisie pozwala na stały rozwój i może wykonywać ją każdy, kto interesuje się motoryzacją oraz nie poddaje się przy pierwszych niepowodzeniach. Ta praca uczy cierpliwości i wytrwałości. Największą satysfakcję sprawia rozwiązywanie trudnych zagadek, bo tutaj trzeba niejednokrotnie połączyć pozornie ze sobą niezwiązane stany czy parametry w komputerze i zastanowić się, jak rozwiązać dany problem. Każdy dzień to nowe samochody i nowe wyzwania. Nazywam się Maciej Fusiewicz, jestem w branży motoryzacyjnej od 20 lat. To, co cieszy mnie najbardziej, to spektakularne metamorfozy i spotkania z ludźmi. Upór i zdobywanie umiejętności pod okiem mistrza dały mi możliwość otworzenia własnego salonu. Dobry fryzjer to nie tylko dobry stylista, ale także słuchacz i doradca klienta. Im więcej umiesz, tym więcej w Twojej pracy jest kreacji. Nazywam się Sylwia Łomowska, jestem mistrzem fryzjerstwa. Tutaj rzemiosło to jest podstawa. To jest takie rzeźbienie we włosach. I każdy, kto ma troszeczkę takiego zmysłu artystycznego, mógłby się zainteresować barberingiem. Teraz mamy taki piękny comeback. Powstaje tych barbershopów jak grzyby po deszczu. Każdy klient jest inny, każdy klient ma inne włosy. Możemy się wykazać na każdym kliencie swoimi umiejętnościami. Najpierw musimy być rzemieślnikami, czyli musimy skończyć dobrą szkołę, mieć dobre podstawy, żeby później móc się rozwijać. Tylko trening czyni mistrza i tego trzeba się trzymać. Tak? Trening, 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 jeszcze raz trening. Nazywam się Wojciech Karwat i jestem fryzjerem męskim od 29 lat. W mojej pracy najbardziej podoba mi się to, że można poznać ciekawych ludzi. Każda budowa jest inna, nie ma takiej rutyny, monotonii, zawsze jest coś ciekawego do zrobienia. Nigdy nie robimy tego samego. To pozwala nam to się rozwijać i cieszyć się pracą. Jest to bardzo satysfakcjonująca praca, bo tworzy się coś z niczego, bo na polu, na którym rośnie trawa, powiedzmy po roku, dzięki naszej pracy powstaje obiekt, z którego korzystają ludzie. Ta praca jest ważna, bo robimy coś dla ludzi. Myślę, że jest to praca dla każdego. Mam na imię Krystian, od 11 lat pracuję w budownictwie. Rzemiosło to przede wszystkim nasze ręce, które tworzą coś dobrego dla drugiej osoby. Rzemiosło nie jest bezosobowe. Rzemiosło zawsze jest współpracą i budowaniem relacji z drugim człowiekiem. To jest sposób na przekazanie części swojej historii, determinacji, potu, wyrzeczeń dla drugiego człowieka. I w tym widzę jego piękno.